do Państwa dyspozycji dzisiaj będą trener Legii Warszawa Kostar Uniajcz, dyrektor sportowy Jacek Zieliński i wiceprezes zarządzający Marcin Hera. Pana Marcina proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Skończył się w sobotę trudny sezon 21-22. Skończyliśmy jako Legia Warszawa ten sezon finalnie na 10. miejscu. To był na pewno sezon, który zapamiętamy na długo i mamy nadzieję, że kolejne będą również powodem do tego, żebyśmy je na długo zapamiętali, ale że będziemy je pamiętali dlatego, że było więcej sukcesów i więcej powodów do radości. Jednocześnie wiemy o tym, że Legia Warszawa to wielki klub i Legia Warszawa, miasto, kibice, wszyscy oczekujemy od siebie i my jako klub zawsze gry o najwyższe trofea. Ja chcę powiedzieć, że w sobotę mieliśmy okazję podziękować drużynie. Mieliśmy z Jackiem Zielińskim okazję być po meczu w szatni. Podziękowaliśmy też trenerowi WUKO za to wszystko, co dla Legii zrobił i za to, że w najtrudniejszym momencie, kiedy byliśmy w naprawdę poważnych problemach, podjął się wyzwania i doprowadził wspólnie ze całym sztabem i zespołem do tego, że choć to nigdy nie jest na miarę oczekiwań Legii, ale do tego, że dzisiaj rozmawiamy o kolejnym sezonie. Zrobiliśmy też w wyniku tych sytuacji jako klub wiele zmian w ciągu roku. Jak Państwo wiecie, jest dyrektor sportowy Jacek Zieliński, który oprócz tego, że jest legendą Legii, jest dzisiaj osobą, która układa wszystkie sprawy sportowe i dba o to, abyśmy byli najlepiej przygotowani do kolejnego sezonu. Dokonane zostały także zmiany w innych obszarach klubu. Ja również osobiście od lutego przyjąłem na siebie odpowiedzialność związaną z obszarami i komercyjnymi zarządzania klubem. I chcę powiedzieć, że to jest ważne dlatego, że my wszyscy mamy świadomość tego, że tylko i wyłącznie pokora, tylko i wyłącznie kolejne miesiące pracy, tylko i wyłącznie organiczne działanie spowodują to, że Legia Warszawa znowu będzie powodem dla nas wszystkich do dumy i radości. Chcę dzisiaj powiedzieć, że przyjęliśmy jakiś czas temu też zasady. Jedną z tych zasad jest, że chcemy jednak postępować w dobrych standardach i kolejności. Dlatego zamknęliśmy sezon i podziękowaliśmy trenerowi, a dzisiaj wspólnie spotykamy się z Państwem, aby ogłosić początek nowego dla nas sezonu i dlatego dzisiaj wspólnie z Jackiem Zielińskim, dyrektorem sportowym, będziemy mieli przyjemność przywitać wspólnie z Państwem trenera Legii Warszawa, pana Kostę Rujanowicza. Wiemy o tym i wiem, że Państwo macie wszyscy bardzo wysokie oczekiwania od tego do tego spotkania. No pewnie z naturalnych powodów przed nami trudny okres przygotowań i transferów, ale jestem przekonany, że dzisiejsze spotkanie i pewnie następne zaraz przed rozpoczęciem rozgrywek pozwoli nam na zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi tego, jak trener wyobraża sobie pracę. A teraz chciałem poprosić Jacka Zielińskiego o to, aby ze swojej strony powiedział o tym wyborze i o tym, jak wspólnie razem widzimy kolejne działania, które będziemy realizowali. Dzień dobry. Tu prezes już wspomniał o tym ostatnim naszym sezonie, bo trzeba sobie jasno powiedzieć i wy też sobie zdajecie z tego sprawę, tak samo jak i kibice, że ten sezon był fatalny. Jest to wypadkowa na pewno wielu czynników. To nie jest miejsce na i moment, żeby o tym rozmawiać i
było kilka poważnych przyczyn według mojej analizy i analizy tutaj działu sportowego. Na pewno też kilka takich pomniejszych. Faktem jest, że byliśmy tam, gdzie byliśmy. No jesienią w 18 meczach 13 porażek, 15 punktów, to o czym świadczy. W związku z tym już wówczas zaczęliśmy myśleć, co tutaj możemy zrobić, żeby zadziałać doraźnie, żeby wiosną utrzymać się w lidze, żeby się utrzymać w lidze, doświadczając jak najmniej stresu. Więc nakreśliliśmy sobie jakiś tam plan na tą rundę wiosenną. Zmian w transferowych też było niewiele, bo uznaliśmy i ja uznałem przede wszystkim, że to może bardziej zaszkodzić niż pomóc, ponieważ wiadomo, w takim okresie zimowym dobór piłkarzy jest ograniczony. Dobór piłkarzy o dobrej klasie, o wymaganej klasie. I to było oczywiste, w związku z tym postawiliśmy na tych piłkarzy, których mieliśmy, z drobnymi jakby zmianami personalnymi. I plan się powiódł. Powiódł się plan dzięki też sztabowi, który teraz ustępuje, dzięki trenerowi Wukowiczowi, który wykonał według mnie bardzo dobrą pracę. Natomiast jeżeli chodzi o dalszą pracę i dalszy rozwój pionu sportowego, zdecydowałem, że będziemy to robić troszeczkę w innym gronie. Że te zmiany i ten powrót na właściwe tory, czyli powrót do rozwoju drużyny, powrót do rozwoju indywidualnego zawodników, będę chciał kontynuować z innym trenerem. I tego trenera właśnie, Kostę Runiajcza, mam przyjemność dzisiaj zaprezentować. Po takiej dosyć głębokiej analizie, myślę, takiej bardzo racjonalnej, uważam, że to jest najlepszy wybór dla nas w tym momencie. Wybór też był pozbawiony emocji, bo dopóki te emocje mną targały, było to bardzo trudne. Natomiast kiedy odsunąłem emocje na bok i oparłem się tylko na samych analizie, co dla naszego klubu jest dobre, jaki trener, jaki sztab, kto nam pomoże w tym, żeby wyjść na prostą, żeby zacząć się ponownie rozwijać. Uznałem, że trener Kosta Runiajcz będzie właśnie tą osobą. Nie chcę zajmować też dużo czasu, bo pewnie macie też sporo pytań, głównie do trenera Kosty, ale jeżeli do mnie też będą jakieś pytania, no to chętnie na nie odpowiem w dalszej części konferencji. Dzień dobry. So. Gefühlt waren mehr bei meiner Verabschiedung bei Pogon als heute bei meiner Begrüßung. Na pewno było więcej ludzi na podziękowaniu w Pogoni Szczecin niż tutaj u nas w Warszawie. Ob das jetzt ein gutes Zeichen ist oder ein schlechtes Zeichen, das wird die Zeit zeigen. Czy to jest dobry sygnał, czy zły sygnał, to już czas pokaże. Ja, ich habe mich hier schon ganz gut eingelebt, habe hier Wasser ausgeschenkt. Dobrze, pierwsze kroki, już rozdałem wodę tutaj dla osób. Wir haben heute schon ganz gute Gespräche geführt. Ich freue mich, hier zu sein. Miałem już pierwsze bardzo dobre rozmowy i bardzo się cieszę, że tutaj jestem z wami. Generell bevorzuge ich weniger zu reden und mehr zu arbeiten. Wolę mniej powiedzieć, a pokazać czyny. Deshalb überlasse ich Ihnen jetzt die Fragen und ich versuche, so gut es geht, Ihnen Antworten zu geben. Dlatego teraz jestem ciekaw Waszych pytań. Dzień dobry, Przemysław Paczkowski, Radio Kolor. Ja mam takie pytanie do pana dyrektora Jacka Zielińskiego. Żeby pan odpowiedział trochę na te zarzuty Aleksandra Wukowicza, który mówił o tym, że troszeczkę za szybko pozbywali się tych piłkarzy. I właśnie jak teraz będzie wyglądało to okienko transferowe? Czy zapowiadacie dużo zmian? Czy ten zespół będzie odświeżony? Ale też mam pytanie do samego trenera Kosty Runiajcza. Czy właśnie nowe transfery, już były jakieś pierwsze rozmowy? Ilu piłkarzy przyjdzie i też były rozmowy, kogo po prostu pan potrzebuje? Dziękuję bardzo. Czy za szybko się pozbywają piłkarzy, tak? A o jakich konkretnie chodzi? No to chyba nie będziemy wracać pamięcią do takiej odległej przeszłości. Może nie aż tak bardzo odległej, ale jestem tutaj dyrektorem sportowym od grudnia i to jest pierwsze, drugie okienko, powiedzmy, gdzie będą ewentualne duże takie zmiany, bo w pierwszym okienku było ich niewiele.
pięciu zawodnikom kończą się kontrakty i to jest fakt. Z tych pięciu zawodników pewnie zależałoby mi na tym, żeby jeden lub dwóch zawodników zostało z nami na dłużej i to nie jest przesądzone, że tak się nie stanie. To po pierwsze. Po drugie, jest też grupa zawodników, pięciu kolejnych zawodników, których niekoniecznie w tej drużynie bym widział. I to też nie jest tylko jakby mój pogląd, ale to jest też efekt rozmów i konsultacji z trenerem Kostą Runiajiczem. Bo co do zasady, to żebyście też wiedzieli, to Kosta będzie też mocno zaangażowany w transfery. Wiele innych jakby aktywności związanych z klubem. Chce mieć wpływ na wiele po prostu tych czynników, które mają wpływ w konsekwencji na jego pracę. W związku z tym ja nie mam zamiaru podejmować żadnej decyzji bez konsultacji z trenerem, jeżeli chodzi o transfery. Musi się zgodzić trener, a jeżeli wychodzą jakieś propozycje od trenera, to muszę się zgodzić ja. Także myślę, że na współpracy będziemy opierali tą swoją kooperację. I to jest, myślę, bardzo, bardzo istotne, ponieważ w przeszłości, wiem to z doświadczenia i byłem tutaj blisko i obserwowałem, widziałem, jak ta współpraca między osobami zarządzającymi działem sportowym wyglądała. Czasami tej współpracy po prostu nie było. Jeżeli tej współpracy nie ma na odpowiednim poziomie, to logiczne jest, że popełnia się więcej błędów. My tych błędów chcemy uniknąć, bo my chcemy, tak jak mówię, wrócić do normalnego, zdrowego funkcjonowania. Chcemy, żeby tym pionie sportowym była pełna współpraca, pełne zrozumienie. Oczywiście będą też i dyskusje, będą też i tarcia, to jest normalna sprawa. Ale chcemy generalnie współpracować, na tej współpracy opierać swoje plany i sportowe, i sprawy, i plany szkoleniowe. Także jeżeli chodzi o to, kto odejdzie, kto przyjdzie, to niebawem się na ten temat dowiecie i podamy więcej informacji. Nie w tym momencie. No na to wygląda, jak panu wspomniałem, pięciu zawodnikom kończą się kontrakty i pięciu zawodników, do których mamy zastrzeżenia, jeżeli chodzi o to, jaką rolę pełnią w klubie i jakie mają kontrakty, tak? Bo tutaj to ratio nie jest korzystne często dla nas, jeżeli chodzi o zarobki i to, co dają na boisku. I nie chodzi tylko o to, czy ktoś zarabia 100 zł, czy ktoś zarabia 200, bo ten, który zarabia 200, to często może być też tańszym zawodnikiem niż ten, który zarabia 100 zł. Wszystko musimy przeliczać na minuty i na wkład, jaki ten zespół daje do pierwszego zespołu, do sukcesów pierwszego zespołu. Dobry, Paweł Głaszewski z tygodnika Piłka Nożna. Gratuluję trenerze podpisania kontraktu. Chciałbym zapytać o pana współpracowników. TVP Sport informowało o Aleksandrze Rogiciu, że będzie tym pierwszym pana asystentem. Czy mógłby pan zdradzić nazwiska pozostałych członków swojego sztabu? Czy już są wybrani, czy jeszcze rozmowy trwają? Ja, vielen Dank erstmal für die Glückwünsche. Nicht alle haben mich beglückwünscht zu meiner Entscheidung. Dziękuję w ogóle za gratulacje, ale nie wszyscy mi dziękowali za tą decyzję. Viele haben sich gefragt, warum gehst du dahin? Dużo się pytali, dlaczego ja tutaj idę. Ein großer Verein, große Tradition, viele Erfolge in den letzten Jahren. Duży klub, wielka tradycja, bardzo dużo sukcesów w przyszłości. Aber natürlich auch mit einer historisch schlechten Saison. I oczywiście też z historyczną najgorszym sezonie. Das hat seine Gründe. To ma swoje powody. Und dementsprechend möchte ich auch jetzt nicht allzu viel in die Tiefe gehen mit der Analyse. I dlatego ja też nie chcę teraz głęboko wchodzić w analizę przyszłego sezonu. Ich komme gleich auf Ihre Frage. I zaraz dojdę do pana pytania. Ich denke, man braucht sich nur die Tabelle anzuschauen. Tylko starczy, że zobaczymy na stan tabeli. Wenn ein Verein wie Legia in einer Saison 50% aller Spiele verliert, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. No, coś jest nie tak, jak klub, jak Legia Warszawa przegrywa 50% swoich meczów. Das heißt, irgendwas ist schiefgelaufen, weiß ich nicht, ob das jetzt nur letztes Jahr war oder in den letzten Jahren, unabhängig der Erfolge, die Legia erzielt hat. To znaczy, że coś było nie tak, czy to w tym sezonie, czy już może w przyszłości coś się działo, co doprowadziło do takiego sezonu. Aber was war, war. Ich muss nach vorne schauen und ich habe meine Entscheidung mit voller Bewusstsein getätigt. Co było, to było, a najważniejsze, że ja tą decyzję, żeby tutaj teraz być, z pełną świadomością wziąłem i zdecydowałem się tutaj być. Und wir müssen jetzt intern von innen
die Leute, die hier sitzen und die die Führung übernehmen, ja, sehr bedacht, behutsam und wachsam Entscheidungen treffen. I my musimy teraz tutaj wspólnie, w całym sztabie, co tutaj siedzi, przemyśleć i spokojnie zdecydować, kogo dodamy tutaj do sztabu, żeby ze mną współpracować. Müssen, da wir höchstwahrscheinlich gewisse, gewisses limitiertes Budget haben, natürlich umso mehr klug handeln. Tym bardziej prawdopodobnie ten nasz budżet będzie troszkę mniejszy w tym sezonie, dlatego będziemy bardzo konkretnie patrzeć, kogo tutaj dodać do nas. Deshalb ist es mir enorm wichtig, mit wem ich in erster Linie zusammenarbeiten werde, also meinem Trainerstab. Niewiernie jest mi to bardzo ważne, z kim ja będę tutaj współpracować w moim sztabie. Eine Personalie kann ich ja bekannt geben. Ich glaube, die wurde auch schon diskutiert. Aca Rogic wird mich mit begleiten. Jedna osoba, która na pewno dojdzie do mojego sztabu, to jest Aca Rogic. Als mein Assistent und in einer speziellen Rolle noch zusätzlich. Jako mój asystent i dodatkowo w specjalnej roli. Des Weiteren wird es noch ein paar Veränderungen geben, aber wie gesagt, Schritt für Schritt werden wir dieses auch dann bekannt geben, wenn es etwas zu bekannt geben gibt. Krok po kroku będą zmiany i będziemy też dawać znać, jakie to będą. Ansonsten habe ich auch schon jetzt aktuell die Jungs, die jetzt hier arbeiten bei Legia, auch ein sehr gutes Gefühl und ich werde natürlich auch mit dem vorhandenen Stab weiterhin zusammenarbeiten. Moje też pierwsze przeczucia, jak tutaj rozmawiałem z ludźmi, współpracownikami z Legii Warszawy, mam bardzo dobre przeczucie, że też co tutaj jest, będziemy mogli bardzo pozytywnie wykorzystać. Ostatnio też Jan Mucha w radiu dla Ciebie powiedział, że przed meczem w Szczecinie rozmawiał trener z Aleksandarem Vukovićem. Ta rozmowa trwała kilkanaście minut. Mógłby Pan zdradzić, o co Pan zapytał Aleksandara Vukovića? Czy już wtedy był Pan przekonany, czy był Pan pewien po prostu tego, że przejmie Pan Legię w nowym sezonie? Was war bekannt? Ich habe jetzt nicht verstanden, worum es geht. Że już było świadome po rozmowie z Vukovićem, tak? Ja. Wann hatte ich mit Ihnen ein Gespräch gehabt? Kiedy miał rozmowę z Vukovićem? Ja, wir haben uns unterhalten, das ist aber kein Gespräch. Wir haben uns unterhalten unter Kollegen. Rozmawialiśmy tak, ale tak jako znajomi trenerzy. Oder glauben Sie mir, ich habe strategische Fragen Vuko vor dem Spiel gestellt. Czy pan myśli, że ja zapytałem go strategiczne pytania przedmeczowe? Also ich habe mit Vuko nicht über Legia gesprochen. Ja nie rozmawiałem z Vukovićem o Legii. Wir haben uns ausgetauscht, wie man es halt unter Kollegen auch tut. To była taka luźna rozmowa, jak to się robi pomiędzy znajomymi. Wissen Sie, wenn ich... Ich möchte auch mich auch nicht zu viel beeinflussen lassen von außen, weil ganz ehrlich, ich habe Glückwünsche bekommen, aber auch Fragezeichen bei gewissen Leuten gespürt, warum ich diese Entscheidung getroffen habe. Też nie chcę się za dużo kierunkować przez osoby zewnętrzne, bo dużo osób naprawdę tak by nie mówiło mi, żebym tego tak nie robił, ale ja mam uczucie, że to jest odpowiednia decyzja, żeby tutaj być. Was ich damit sagen will, es gibt viele, viele Fragezeichen, viele Zweifler, so negative Stimmung ist zu spüren und ja, da möchte ich mich davon gar nicht beeinflussen lassen und deswegen ist mir die Meinung gewisser Leute wichtig, aber nicht von dem Umfeld. Dużo jest znak zapytań i coraz więcej ich mam, ale jest mi bardzo ważne, że tutaj nie dam siebie mieć wpływ przez inne osoby, tylko te osoby, które dla mnie są bardzo istotne i w nich wierzę i także czuję, że tutaj jest taka negatywna atmosfera, ale nie chcę przez nią mieć na siebie, żeby to przeszło na niego i jego działanie na następne dni. Bis vor ein paar Stunden war ich ja noch Trainer bei Pogoń Szczecin. Jeszcze przed parę godzin byłem trenerem Pogoni Szczecin. Und war auch voll im Fokus in meiner Arbeit. I byłem też w pełnym skupieniu w swojej pracy. So, und jetzt gilt's ab heute, mich energetisch und mit allen Sinnen, die ich habe, auf das neue Projekt und auf die neue Herausforderung zu stürzen. No i od dzisiaj, i od teraz chcę stuprocentowo z pełną energią dać z siebie wszystko, żeby wspierać klub Legia Warszawa. Und deshalb werde ich mir dann meine Eindrücke selber gewähren und werde mich umschauen und werde viele Gespräche führen.
i ja chcę sobie zbudować swój własny, własny, jak to się mówi, picture z tego całego i rozmawiać z ludźmi też sam, żeby poznać, jak naprawdę jest to środowisko, jak naprawdę jest sytuacja tutaj w klubie, żebym ja miał na to jakiś widok, a nie tylko przez zewnętrzne komentarze. Natürlich in erster Linie mit meinem Sportdirektor. Najbardziej tutaj z dyrektorem sportu. Das war auch für mich eine ganz entscheidende oder ein entscheidendes Teil, weil ich mit ihm ein sehr gutes Gefühl habe. I to było też taka kluczowa część, bo naprawdę mam dobre przeczucie tutaj z dyrektorem sportu. Ich denke, das ist auch ein Schlüssel des Erfolges, dass man eng zusammenarbeitet und sich austauscht und ja, dann zusammen auch Entscheidungen trifft. Ja myślę, że naprawdę kluczowa będzie ta nasza współpraca, która doprowadzi do pozytywnych sukcesów w przyszłości. Ja, und das ist es, was zählt, was intern besprochen wird und was intern entschieden wird, so wie wir handeln und nicht nochmal so wie wir oder zu viel reden. Das ist nicht mein Stil. I to jest to, co się liczy, że my zewnętrznie będziemy się, wewnętrznie będziemy się naprawdę zgadzać z tym, co mówimy i będziemy szli w jedną drogę. I to jest mój styl, wierzę w współpracę między nami. Es gibt viele Ratgeber, aber nur die wenigsten Ratschläge sind hilfreich. Dużo osób próbuje mi dać radę, ale mało osób może naprawdę dać taką radę, która jest naprawdę wartościowa dla mnie. Wie gesagt, ich verlasse mich auf meinen Instinkt, ich verlasse mich auf meine Erfahrung und auf mein Wissen. Wierzę w swój instynkt i w swoją świadomość i wiedzę w piłce nożnej. Und natürlich vertraue ich den Leuten, mit denen ich zusammenarbeiten werde. I naprawdę ufam i będę ufać z osobami, z którymi będę współpracować. Weil das ist auch mit das Wichtigste. Von Anfang an gewisses, oder nicht ein gewisses, von Anfang an vertrauensvoll, offen und ehrlich untereinander zu sein. No i to będzie ważne, że od początku będziemy naprawdę zaufnie ze sobą tutaj pracować i rozmawiać. Roman Kołtoń, Prawda Futbolu. Trenerze, gratulacje przejęcia czołowego polskiego klubu. Natomiast pytanie bardzo konkretne. Skąd trener czerpie optymizm? Czym przekonał trenera dyrektor sportowy Jacek Zieliński? Bo ja rozumiem, że strasznie dużo negatywnych tutaj kwestii się pojawiło na tej konferencji i to ja rozumiem, że z ust prezesa czy dyrektora sportowego to rozumiem, no bo oni tutaj doświadczyli tego sezonu, ale trener przyszedł na świeżo i mówi dużo negatywnych rzeczy, to może jakiś, z czego bierze się optymizm? Ale też uzupełnię jedną rzecz. Czy te zmiany kadrowe, a Jacek nam mówił, dyrektor sportowy, że będzie trudno o finanse, no to z czego ten optymizm możemy czerpać? No bo czymś zachęcił trenera, żeby to przejął Legię. Ja, es ist ja nicht alles schlecht, um Gottes Willen. Also, wiesz, wszystko nie jest źle. Wie gesagt, Legia ist auf einem sehr, sehr hohem Niveau. Mit die besten Voraussetzungen zum Arbeiten für einen Trainer. Legia ma jak najlepsze warunki i jest to bardzo dobry klub. Die Saison, wie gesagt, wenn man jetzt nur die Saison nimmt, war jetzt nicht das, was sich alle vorgestellt haben. Jakbyśmy mieli tylko ten sezon, to jest na pewno nie było to, co sobie większość osób wyobrażali. Dementsprechend hat man sicherlich auch Ausschau gehalten nach einem Trainer, der diese Herausforderung, die uns jetzt in Zukunft oder vor uns liegt, diese Herausforderung zu stemmen. Dlatego też to była na pewno jedna z decyzji, żebyśmy znaleźli, albo klub znalazł trenera, który weźmie te wyzwanie w następny sezon, żeby odbudować klub. Ich glaube, in der Vergangenheit habe ich schon des Öfteren ein paar Hürden genommen als Trainer und habe sie auch ganz gut gemeistert. Ja też w przeszłości już miałem różne wyzwania w swoim doświadczeniu i myślę, że z tym sobie poradzę. Also hier ist alles im Prinzip bereit. Jetzt müssen wir mehr ins Detail gehen und müssen ja, an der Mannschaft arbeiten und an vielen anderen Details, die natürlich letztendlich dann zum Gesamterfolg beitragen. Wszystko jest przygotowane, a w następne dni naprawdę musimy wejść w detale odbudowy drużyny i naszej współpracy tutaj. Wenn du für Legia unterschreibst, dann weiß man auch, welche Erwartungen einem entgegengebracht werden. No, kiedy podpiszesz z Legią Warszawy, to też musisz być świadomy, jakie oczekiwania ty będziesz miał jako trener. Und wie gesagt, ich bin mir absolut dessen bewusst. Jestem bardzo świadomy tego.
Aber ich werde natürlich auch, und das werde ich nicht öffentlich machen, sondern intern, werde ich sicherlich auch meine Analyse und meine Darstellung entsprechend allen Beteiligten so darstellen, dass es auch sehr verständlich ist. Na pewno teraz tutaj w tym gronie nie powiem, jaka jest moja analiza tamtego sezonu, ale u nas wewnętrznie, w ścisłym sztabie, na pewno też podzielę się swoją analizą, to co widziałem, żeby też konkretnie powiedzieć, jak ja to widziałem i jak ja to może widzę w następnych krokach. Einfach kann jeder. Łatwo każdy może. Und dementsprechend, ich bin ein positiver Mensch, bin sehr positiv eingestellt und ja, ich kann hier jetzt nicht versprechen, dass wir in 2 Monaten oder in 3 Monaten oder im halben Jahr da sind, wo vielleicht viele sein möchten. Aber eins kann ich sagen, ich werde hier mein Bestes geben, so wie ich es auch in der Vergangenheit getan habe. I też, bądźmy szczerze, za 2-3 miesiące nie będzie tutaj nagle magii, że tutaj wszystko będzie dobrze, ale też może nie za 6 miesięcy, ale jestem naprawdę pozytywny człowiek, jestem nastawiony pozytywnie i wierzę w to, że tutaj zrobimy postępy i będzie to szło do przodu. Ich werde so arbeiten, wie ich es bis jetzt auch getan habe. Ich werde direkt sein, offen und ehrlich. Ich werde intern ja, alles ansprechen, was ich gut finde oder was ich weniger gut finde. Ja wierzę w to, że moja osoba, która jest bezpośrednia, otwarta, ale też mówi prawdę, że to pomoże też, żebyśmy tutaj budowali tą przyszłość. Und ich denke, dass wir viele Schnittmengen schon jetzt gemeinsam haben. I myślę, że tutaj już mamy dużo wspólnych spraw, które nas łączy. Und alle Verantwortlichen in ihrem Aufgabenbereich sind sich unserer Situation bewusst und wollen alle zusammen dazu beitragen, dass Legia wieder die Nummer 1 in Polen wird. I wszystkie osoby, które tutaj wierzą w ten klub albo są częścią tego klubu, też mają tę nadzieję, że ten klub wróci na jak najlepszą drogę w polskiej piłce, ale też wyżej. Zudem, dass man die wieder gewünschte Stabilität im Allgemeinen erlangt. I ważniejsze, żeby teraz zbudować taką stabilizację właśnie w klubu. Und ich denke, der Wunsch aller ist auch eine gewisse Kontinuität zu haben. No i życzenie też wszystkich jest takie, żeby to była taka kontynuacja pozytywnych sukcesów. Ja, und ich glaube, dass wir das hinbekommen. I ja w to wierzę, że damy sobie radę. Ich sage nicht wann, aber ich glaube schon, dass wir das hinbekommen. Nie mam konkretnej daty kiedy, ale wiem, że damy radę. Marcin Szymczyk, Legionet. 3 pytanka do trenera. Pierwsze, jak długo dyrektor Jacek Zieliński musiał pana przekonywać, namawiać do tego, żeby zgodził się pan podjąć pracę w Legii? Ile to trwało? Czy to była chwila, czy tydzień, konsultacja z rodziną? Jak to wyglądało? Ich würde sagen, beim ersten Gespräch war mir schon relativ klar, dass da eine gewisse Chemie ist und dass wir zusammenarbeiten können und dass ich mir das gut vorstellen kann. W pierwszej rozmowie już czułem taką dobrą chemię i czułem, że będziemy mogli ze sobą współpracować. Ich denke, das war der wichtigste Moment, wenn man zum ersten Mal zusammenkommt. I myślę, że to był taki najważniejszy moment, ten pierwszy moment, kiedy my byliśmy razem i czułem tę pozytywną energię. Und ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich glaube, er hatte ein ähnlich gutes Gefühl. I tak samo Jacek Zieliński myślał, czuł, że to jest pozytywne, to szło w 2 strony. Ja, jetzt lassen Sie es einfach machen. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. No to zaczynajmy. Już najwyższy czas. Drugie pytanie. No Legia w przyszłym sezonie nie zagra w europejskich pucharach, ale czy biorąc pod uwagę liczbę zmian, o której mówił choćby dyrektor Zieliński, czy to nie będzie pomocne paradoksalnie, czy nie będzie dzięki temu więcej czasu, żeby poukładać, zbudować ten zespół? Kurzum, ja, natürlich. Nach so einer Saison und so wie sich der Kader zusammengestellt hat oder sich momentan wie er ausschaut, ist es die beste Situation für uns. W tym momencie też to jest naprawdę dobra sytuacja, także jak kadra się buduje i będzie budować, jest to naprawdę dobry moment, żeby to budować na przyszłość, że nie gramy w pucharach. Das heißt aber noch lange nicht, dass es zufriedenstellend ist. No, ale oczywiście to też nie znaczy, że to jest pozytywne dla nas, że nie gramy w takich pucharach europejskich. Ich denke, alle hatten eine andere Vorstellung und Erwartung. Aber nochmal, es hat seine Gründe. No, wszyscy mieli oczywiście inne oczekiwania od nas, ale to też są inne powody. Wir können uns auf 2 Wettbewerbe fokussieren, auf die Extraklasse und auf den polnischen Pokal. Możemy się tutaj skupić na 2 rywalizacje, na Ekstraklasę, no i na Puchar Polski. Und
ich möchte jetzt hier nicht jemand so negativ rüberkommen, aber wie gesagt, wir müssen ganz vorsichtig sein, weil es ist nicht selbstverständlich im Moment und es wird jetzt nicht einfach so sein, dass wir jetzt durchstarten, sondern wir müssen, wie gesagt, erstmal Schritt für Schritt alles, sage ich jetzt mal, auf den Kopf stellen, beziehungsweise jeden Stein umdrehen und die richtigen Entscheidungen treffen, damit wir in erster Linie natürlich erstmal eine starke Mannschaft wieder an Bord haben und dann mit entsprechender Arbeit in diesem Wettbewerb, der schwer genug ist. Też nie chcę być za negatywny, bo też chcę być ostrożny, jakie teraz będą kroki, bo też byłoby łatwo teraz wyrzucić całą drużynę, to wszystko wyrzucić naokoło, żeby to wszystko od nowa wybudować i myślę, że to nam wszystko dam troszkę czas, krok po kroku, żeby naprawdę silną drużynę zbudować tutaj na przyszłość. Müssen dann in diesem Wettbewerb bestehen. Die Liga ist stärker geworden. Ich habe da eine gewisse Erfahrung jetzt über die Jahre. I też Liga się o wiele polepszyła i też musimy się upewnić, że utrzymamy się, będziemy na jak najwięcej na górze grać w tabeli. Die Konkurrenz schläft nicht, im Gegenteil. Es kommen immer wieder neue Mannschaften und Vereine auf die Oberfläche, die auch ihre berechtigten Ansprüche haben. No i konkurencja nie śpi, też coraz więcej drużyn nagle wychodzi z niczego i widzimy, że tutaj ten naprawdę poziom zawodników i drużyn idzie naprawdę do góry w Polsce. Wie gesagt, das, was in der Vergangenheit war, das ist sicherlich gut, es ist überragend, aber wir fangen bei null an. To, co było w przyszłości, to jest jedno, ale my teraz też musimy powiedzieć, że zaczynamy od zera ze mną tutaj. Wir hatten dieses Jahr, glaube ich, ein extremes Beispiel mit Wisla Krakow, wie es passieren kann, wenn man nicht aufpasst, wenn man nicht strategisch sich ausrichtet und wenn alles zusammenkommt und alles schief läuft. No i przykład to jest Wisła Kraków, jak się nie ustawi strategiczne na długotrwały plan, jak szybko to może iść w drugi kierunek. Ich habe selbst die Erfahrung mit Legia, wir haben viele Spiele gespielt, überwiegend auch gute Ergebnisse erzielt. Ja też mam swoje doświadczenie z Legią Warszawę, też mieliśmy różne wyniki tutaj. Jede Mannschaft, die gegen Legia spielt, spielt über 100%. Każda drużyna, która z Legią Warszawa zawsze gra powyżej 100%. Für viele Mannschaften in der Liga ist es das Spiel oder die zwei Spiele des Jahres. Dla wielu drużyn to jest właśnie ten mecz i ten mecz, na który każdy czeka, żeby zagrać z Legią Warszawa. Und das muss man halt dann der zukünftigen Mannschaft auch entsprechend wieder eintrichtern, dass mit 90-95% Leistungs abrufen, dass es nicht funktioniert. No i to też będzie też znów taki cel, żeby każda drużyna, która będzie przeciwko nami grała tutaj czy na wyjeździe, żeby wiedziała, że 90 lub 95% nie starczy, żeby z nami rywalizować. Und wie gesagt, wenn man eine Saison beendet mit 17 Niederlagen, soweit ich weiß. I jak się zakończy sezon z 17 przegranymi, dann ist es schon dann müssen die Alarmglocken schon dann sind sie eingeschaltet, diese da muss man aufpassen. Wtedy to już jest konkretny sygnał, alarm chyba dla wszystkich, że tak nie może iść dalej. Chyba wszyscy są świadomi tego. Der Urlaub ist kurz. Wakacje są krótkie. Zudem kommt natürlich nochmal die spezielle Herausforderung mit der Nations League. Sind einige Spieler weg, kommen erst spät zurück. Dodatkowo dochodzi wyzwanie, że większość albo część zawodników jest na wyjazdach międzynarodowych i będą stopniowo wracać do drużyny. Das erste Spiel findet 15. 16. Juli statt. Ich gehe davon aus, dass Legia das Eröffnungsspiel bekommen wird. Pierwszy mecz będzie 15. lub 16. lipca i sobie wyobrażam, że my będziemy mieli pierwszy mecz otwarcia. So, und das heißt, wir haben nicht allzu viel Zeit. I w takim razie nie mamy dużo czasu. Wie gesagt, das ist eine spezielle Saison, auch mit der Weltmeisterschaft im November. Und das muss man alles, sage ich jetzt mal, auf dem Blatt Papier bringen und alles diskutieren und alles besprechen. Wie gesagt, das ist unsere Aufgabe jetzt. To będzie specjalny sezon, musimy to sobie wszystko na papier rozłożyć i przemyśleć i krok po kroku zanalizować, żeby to wszystko przygotować na pierwszy mecz. Jakby mógł trener wziąć jednego zawodnika z Pogoni Szczecin do Legii, to którego by wam wskazał? Verglichen mit dem aktuellen Niveau bei Legia gibt es einige Spieler, die ich mir bei Legia jetzt vorstellen kann von Pogon. Porównując na poziom, jak jest teraz, mógłbym sobie wyobrazić
jednego albo drugiego zawodnika tutaj wziąć ze sobą. Die Frage ist, ob diese Spieler für Legia spielen würden und natürlich auch, ob das auch finanziell machbar wäre. No, pytanie by było oczywiście, czy oni w ogóle by chcieli grać dla Legii Warszawa i czy sobie finansowo tutaj by dostali, co by chcieli. Dzień dobry, Bartłomiej Kupiak, Sport.pl. Ja mam najpierw pytanie do trenera, później do dyrektora, może najpierw od trenera, bo trener tu mówił, że zwracał uwagę na to, że Legia przegrała 50% meczów, później tłumaczył, że nie chce teraz mówić, co jest nie tak, no ale mimo wszystko chciałbym się dopytać, co jest nie tak, albo chociaż wiedzieć to, czy trener wie, co jest nie tak. Fußball ist komplex. Ja? Und das Endresultat ist das Spiel, die 90 Minuten. Piłka jest kompleksowa i na końcu mecz ma 90 minut. Ja, und ich maße mir nicht an, jetzt Ihnen hier irgendwelche detaillierten Analysen zu geben. Ich habe gesagt, schauen Sie auf die Tabelle. Ja teraz nie planuję tutaj dać jakieś szczególne detale, co jest problem, starczy spojrzeć na tabelę. Dann sieht man, dass die Tordifferenz nicht ausreichend war, dass Legia weniger Tore geschossen hat und mehr bekommen hat. Tutaj patrzeć na wyniki, ile bramek strzeliśmy, ile dostaliśmy, starczy spojrzeć na tabelę. Und viele andere Sachen auch, ja, aber Sie sind ja auch, denke ich, ganz gut informiert und ich werde meine Analyse und meine Bewertung intern das besprechen und Sie können das ja öffentlich Ihre Analyse entsprechend dann darlegen. Pan jest na pewno dobrze poinformowany, ja sobie rozłożę swoją analizę już tutaj do dyrektora sportu i podzielę się, co ja i jak ja to widzę, to co nie szło, ale też jak możemy to polepszyć. Selbst aus so einer Saison kann man auch vieles Positives herausziehen. I na pewno też z takiego sezonu można naprawdę dużo wyciągnąć pozytywnego. Vielleicht ein bisschen auf den Boden zurückzukommen. Żeby też wrócić znów na podłogę i takiego spokoju. Dann natürlich eine große Erfahrung für alle Beteiligten, mal in so einer Situation gewesen zu sein. I też ciekawe doświadczenie dla każdego, żeby znów być w takiej sytuacji, a nie na samym czole. Ja, und aus dieser Erfahrung natürlich die Energie zu schöpfen und die Kraft zu sagen, das möchten wir nicht wieder haben. Jetzt müssen wir wieder voll und ganz angreifen. I myślę, że z tego naprawdę możemy poczerpać dużo, dużo energii, żeby ją wykorzystać na następne kroki, żeby to, tak jak już mówiłem, odbudować. Und ich denke, das ist auch mal ganz wichtig, mal so eine Erfahrung zu machen, auch wenn sie nicht schön ist und auch wenn sie viel Energie und Kraft kostet. I myślę, że też takie doświadczenie jest bardzo wartościowe, na pewno bardzo czerpiące, ale da możliwość znów zatankować nową, pozytywną energię na przyszłość. Und jetzt gilt es vor allen Dingen an uns, das wieder, diese Energie wieder zu erzeugen, von innen nach außen sozusagen und eine Einheit zu sein und auch diese Einheit dann in die Öffentlichkeit zu zeigen und zu tragen und ja, mit den Fans und mit allen Legia-Anhängern wieder diese Energie zu bewirken. No i to tutaj będzie nasz cel, tutaj wszystkich osób i wszystkich członków Legii Warszawa, żeby naprawdę tą pozytywną energię czerpać i użyć na dobro tego klubu. Und selbst im letzten Spiel waren glaube ich über 20.000 im Stadion. Das zeigt ja, dass der Verein lebt, das zeigt ja, dass die Fans auch verzeihen können und dass wir gemeinsam ja vieles erreichen können, wenn wir diese Einheit dann wieder zusammen bilden. No i sam fakt, że było 20 tysięcy kibiców na ostatnim meczu, to pokazuje, jaka to jest siła i jak dalej kibice wierzą w ten klub, żeby szło do przodu. To tak teraz do dyrektora, tak trener między wierszami już chyba powiedział, że tu problemem są piłkarze i tu też zwracał na to uwagę dyrektor wcześniej, mówiąc o pięciu, którzy trochę nie spełniają oczekiwań i o pięciu, którym pokrywają się kontrakty. No najchętniej poznałbym ich nazwiska, więc może dyrektor powie, jakie to są nazwiska. Wracając jeszcze do twojego poprzedniego pytania dotyczącego problemów naszych w jesieniu, tak? Z czego to wszystko wynikało, czy to jest też problem, który gwałtownie się pojawił, czy też był problem wcześniejszy. Więc tutaj to jest temat na dużą dyskusję i na pewno nie na dzisiaj. A warto by było sobie dzisiaj tylko odpowiedzieć na pytanie, co pomogło, co mogło zaszkodzić ewentualnie też zespołowi, czy taka wymiana kadry, że oddajesz 16 zawodników, przychodzi 10 nowych, czy to może pomóc, czy może bardziej zaszkodzić? Czy te przyjścia i transfery tych zawodników odbywały się na bazie współpracy w całym pionie sportowym? Czy to też było jakieś tam, powiedzmy, indywidualne decyzje
i które też skutkowały tym, że nie zawsze ci zawodnicy prezentowali odpowiednią jakość albo odpowiedni charakter, czy oni pasowali do siebie, czy nie pasowali do siebie jako drużyna, pod względem jakiej koncepcji gry byli dobierani i tak dalej, i tak dalej. Takich pytań można sobie zadać bardzo wiele i mówię, to jest dyskusja nie na dzisiaj, a na pewno my to wszystko przedyskutowaliśmy i rozmawialiśmy na ten temat, mamy swoje też wnioski i nie o wszystkim też można mówić publicznie. Tak samo nie chcę publicznie mówić póki co o nazwiskach. Będziemy was jakby systematycznie informować, jakie ruchy wykonujemy. Tutaj niektórzy są na tyle sprawni i przebiegli dziennikarze, że czasami wiedzą więcej. Niektóre informacje są zgodne, natomiast niektóre, to też się sam dziwię, co do nazwisk, bo okazuje się, że niektórych nazwisk nie znam, te, które wypływają jako potencjalne transfery. Także mówię, nie analizujmy tego, mówmy o tym, co będzie w przyszłości i jak, co chcemy zmienić w przyszłości, jak chcemy ten klub, czy powiedzmy sytuację sportową naszego klubu poprawić, sytuację drużyny, bo ten drużyna jednak jest najważniejsza i ten dział sportowy w klubie jest najważniejszy. I do realizacji tego celu, do poprawy naszej sytuacji sportowej został zaangażowany właśnie trener Runiajeć, która ma być jedną z głównych też postaci. I to nie jest odpowiedzialność tylko też na nim, ale przede wszystkim na mnie. Też będzie spoczywać za tą odbudowę klubu i za sportową odbudowę klubu i za cały, i na cały dział sportowy, jakby to się też będzie przelewać. Jeszcze tylko, panie dyrektorze, dopytam. Rozumiem, że te pięć nazwisk się nie pokrywa z tymi nazwiskami. Niekoniecznie się pokrywają z tymi nazwiskami, którymi się kończą kontrakty, tak? Więc... Nie, to są zupełnie inne nazwiska, o których mówiłem. W sumie dotyczy to gdzieś 10 zawodników, o których mówimy, że mogą ten klub opuścić. Także widzicie, że skala trudności nie jest gdzieś łatwa, bo to jest wyzwanie, ogromne wyzwanie przede mną, a potem myślę, że trenera również, bo trener jest również w te sprawy transferowe zaangażowany po to, żebyśmy popełnili jak najmniej decyzji, no bo nie jest sztuką ściągnąć zawodników takich, których trener nie zaakceptuje, a z takimi sytuacjami też mieliśmy w przeszłości do czynienia i tego chcemy uniknąć. Jeżeli chodzi o pozytywy, bo tutaj mówi się wiele o negatywnych takich aspektach, a było też pytanie o pozytywy, to więc pozytywne są... Kwestia pozytywna, uważam bardzo, jest taka, że mamy dosyć duży payroll, dosyć duży budżet płacowy, jeżeli chodzi o zawodników, ale wyzwaniem ogromnym dla mnie będzie to, żeby ten payroll był dobrze wykorzystany. Na ten moment nie jest dobrze wykorzystany i dlatego mamy taką drużynę, jaką mamy. W obrębie tego budżetu stać jest nas na pewno na to, żeby ten zespół mieć dużo, dużo mocniejszy, ale to też się nie stanie od tak, bo sami wiecie, że 10 kontraktów zostało podpisanych już latem. Także to są świeże kontrakty i nie zawsze i nie wszyscy ci zawodnicy, którzy te kontrakty dopiero co podpisali, spełniają nasze wymagania, a wręcz przeciwnie. I to nie jest prosta sprawa, żeby to wszystko zmodyfikować i naprawić. Jeżeli my ten budżet znakomicie wykorzystamy, dobrze wykorzystamy, będą zawodnicy, których będą prezentować odpowiednią jakość do tego, jak zarabiają, to jestem przekonany, że Kosta ze swoim sztabem, bo ten sztab tu również będzie bardzo mocny, wykorzysta ten potencjał w 100%, a że potrafi to robić, to wszyscy o tym wiemy. 4,5 roku pracuje już tutaj w Polsce, widzieliśmy ilu zawodników, jak rozwinął indywidualnie, jak rozwinął zespół. O to jestem spokojny. Troszeczkę więcej problemów będzie z zabezpieczeniem mu odpowiednich zawodników, żeby on mógł ich wykorzystać, a na pewno wykorzysta ich w 100% ich potencjał. I to jest nasz cel, i to jest moje zadanie. Jest jakąś dużą częścią i Kosty również, jak również myślę, że tu jest też zadanie i wyzwanie przed naszymi kibicami. Od kibiców też byśmy oczekiwali tego wsparcia, bo tutaj, żeby to nam się udało, to potrzebna jest praca tutaj osób w dziale sportowym, odpowiednie decyzje, mądre decyzje, racjonalne decyzje, ale też i wsparcie kibiców, bo bez tego wsparcia kibiców będzie nam naprawdę bardzo, bardzo trudno. I tego gdzieś od kibiców też oczekuję, żeby nas obdarzyli pewnym zaufaniem. Ja nie mówię, żeby to zaufanie było na stałe, ale tutaj na starcie, na tym nowym rozdaniu bardzo bym prosił też o to wsparcie ze strony kibiców, bo będzie nam naprawdę dużo, dużo łatwiej ten zespół odbudować. Ja bym tutaj jeszcze jedną rzecz dodał do tego, co powiedział Jacek i trochę nawiązanie do tego pytania Romana o kwestii optymizmu, czy ten... Tak. Ja myślę, że to jest tak, że my mamy
pełną świadomość, co chcemy zrobić. Co więcej, my też wiemy, że nie można apelować do kibiców bez zrobienia najpierw własnej pracy. I też zapowiedzieliśmy kilka miesięcy temu, że wykonamy określone działania i tak jak trener dzisiaj powiedział, więcej czynów i je dowozimy. Ale jednocześnie nie ma u nas takiego, powiedziałbym, aroganckiego podejścia, że Legii się należy wszystko, bo jest Legią Warszawa. Po prostu musimy to wypracować. I ten optymizm nasz bierze się z tego, że zespół i klub jest silnym zespołem ludzi, bardzo zaangażowanych ludzi. Nie mamy sytuacji doskonałej, jeśli chodzi o naszą sytuację finansową, ale nie mamy też sytuacji takiej, żebyśmy nie mogli mówić o bardzo przyzwoitym poziomie działań sportowych. A wspólnie, i to wydaje mi się, że jest bardzo istotne i dlatego też pewnie mnie mogłoby dzisiaj na tej konferencji nie być, ale też chcę symbolicznie bardziej podkreślić, że wspólnie z Jackiem Zielińskim i z trenerem Runeiciem mówimy jeden klub, to znaczy my wszyscy musimy pracować na to, żeby pierwsza drużyna, ale także akademia, ten wymiar sportowy był na rzeczywiście maksymalnym poziomie. Mamy 100 tysięcy rzeczy do zrobienia i nad nimi po prostu konsekwentnie dzień po dniu pracujemy i je konsekwentnie rozwiązujemy i wprowadzamy. I jednocześnie, żeby była też pełna jasność, no nie mamy też takiego przekonania, że Legia Warszawa, wszystko musimy w niej zmieniać. Nie, nie. Jest bardzo dużo rzeczy, które funkcjonują na bardzo wysokim poziomie, ale 10. miejsce, wszyscy wiemy, że to nie ten poziom dla Legii w każdym z wymiarów działalności. Sportowym, komunikacyjnym, handlowym, komercyjnym, organizacyjnym i też współpracy. I tutaj po prostu sobie stawiamy bardzo wysokie cele. I przepraszamy, jeżeli to jest źle odebrane, że nie jesteśmy takimi hura optymistami, ale po prostu wiemy, że praca, praca, praca. I to jest dzisiaj to, na co musimy postawić. Dzień dobry, Robert Błoński, Przegląd Sportowy. Ja mam po jednym pytaniu do pana dyrektora. Prosiłbym, żebyś rozwinął kwestię, dlaczego to Kostar Uniajc był tym trenerem, który najlepiej spełnia wszelkie kryteria rozwoju indywidualnego piłkarzy I drużyny w nadchodzącym sezonie. Tu już padło jedno, dwa zdania właśnie o tym przykładzie Pogoni Szczecin, prawda? Ale jeszcze troszkę więcej, jeśli było tych wszystkich rzeczy, bo w przeszłości zdarzali się tutaj trenerzy, którzy przyjeżdżali i mieli wspaniałą wizję, CV, a potem okazywało się, że troszeczkę nie pasują do tej drużyny. Tak, tak. Jeżeli chodzi o jakby takie negatywne predykcje, to z tym mamy bardzo często do czynienia. I a propos zawodników, a propos trenerów również. Myślę, że gdyby nawet Guardiola do nas przyszedł, to też by były jakieś obiekcje, czy aby on sobie na tym poziomie poradził, bo owszem, ma bardzo dobrych zawodników, możliwość kupowania każdego zawodnika, jakiego chce, ale tutaj w tych okolicznościach to niekoniecznie by sobie poradził. Ale to taki żart, także tak często tak się po prostu dzieje. Dobrze, Robert, bo tak jak nawiązałem do Pogoni Szczecin, do pracy trenera w Pogoni, to owszem, analizowałem grę tego zespołu, analizowałem, w jaki sposób atakuje, w jaki sposób się broni, jakie mają mocne, jakie mają słabe strony, co z tej koncepcji, co z tej idei gry jest jakby kompatybilne z tym, co ja chciałbym widzieć w naszym zespole, w naszej drużynie, jak ten zespół wygląda od strony fizycznej, bo to też świadczy o tym, w jaki sposób trener prowadzi ten zespół. Jaka oświadczy też o selekcji, bo to nie tylko sam trening, ale również selekcja jest istotna. O jakichś tak, powiedzmy, też kompetencjach psychologicznych i tak dalej trenera. To jest taki, wiesz, wiele kryteriów miałem, według których gdzieś próbowałem tą ocenę sobie przeprowadzić wszystkich kandydatów na trenera Legii i uznałem, że
według tych kryteriów, no wyszło mi, że po prostu Kostas Runjajc jest najlepszym trenerem dla nas w tym momencie. Także tam była gdzieś grupa rozpatrywana, nie gdzieś, tylko dokładnie pięciu trenerów na shortliście. Ostatecznie ta moja decyzja pozbawiona jest zupełnie emocji, bo te emocje w pewnym momencie też grały bardzo dużą rolę u mnie, bo wiecie, że z WUKO znamy się od lat. Jesteśmy bardzo dobrymi kolegami, czy byliśmy może bardzo dobrymi kolegami, nie wiem, teraz może już trochę mniej. Ale gdy te emocje trochę sobie odseparowałem od tych faktów, od tej takiej rzeczowej analizy, no to wyszło mi po prostu z tego wszystkiego to, co wyszło, czyli tutaj prezentuję dzisiaj nowego trenera. Trenera, mam pytanie o komunikowanie się z piłkarzami, bo w Legii jest troszkę więcej obcokrajowców niż było w Pogoni Szczecin. Czy wiem, że przez ostatnie, nie wiem, tygodnie, nawet miesiące szlifował pan angielski. Czy to będzie pana język w szatni, czy raczej niemiecki? Jak to będzie wyglądało? I tak, takie też dodatkowe pytanie, czy wykorzysta pan te 2 lata, które ma kontrakt w Legii, żeby podszlifować polski język i porozumiewać się po polsku? Ja, ich werde so kommunizieren, dass die Spieler mich verstehen. Będę tak komunikował, żeby zawodnicy mnie zrozumieli. Schauen wir mal. I zobaczymy odnośnie polskiego. Ich verstehe schon einiges. Und ich kann auch ein paar Sätze sprechen, vielleicht auch ein paar Sätze mehr. Aber ich bevorzuge natürlich erstmal die Sprache der Spieler. Und die ist universell. Manchmal muss man viel reden, manchmal muss man weniger reden, manchmal muss man auch mal schimpfen in verschiedenen Sprachen, je nachdem. Wichtig ist, dass sie meine Botschaft verstehen. Das ist erstmal das Wichtigste. Troszkę już polskiego rozumiem od swojego czasu i nawet też coś mogę powiedzieć, ale istotne będzie język zawodników, żeby tak komunikować, żeby co ja chcę im powiedzieć, żeby to doszło. I czasami to trzeba być wspierać, czasami trzeba być surowym, ale najważniejsze, żeby dojść do zawodników w tym momencie, jak będę z nimi współpracować. Ich wurde des Öfteren bezüglich diesen Themas angesprochen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen zu sehr überschätztes Thema. Często osoby właśnie mnie pytałem na ten temat, ale ja myślę, że to jest też troszkę przesadzony temat. In der Regel spricht man auch in Deutschland in vielen Umkleidekabinen Englisch. No i też w Niemczech większość szatni się rozmawia po angielsku. Wie gesagt, ich werde am Ende nach den Resultaten gemessen und nachdem, wie eine Mannschaft sich darstellt, wie sie eine Mannschaft spielt, welche Sympathie wir nach außen tragen, das ist das Entscheidende. Na końcu ja będę rozliczany odnośnie wyników meczu, jaką sympatię mają kibice i ludzie, którzy wspierają ten klub. Ich glaube, dass die Fans und alle, die in diesem Geschäft beteiligt sind, gutes Gespür haben, ob jetzt zu meiner Person, ob der Trainer alles gibt, ob der Trainer sich für einen Verein opfert und versucht, das Maximale rauszuholen. Ich glaube, da haben die Menschen in der Regel ein ganz gutes Gefühl. I ja naprawdę czuję, że ludzie zauważą, czy ja naprawdę ja daję z siebie wszystko i czy mam jakiś pozytywny wpływ na to, jak tu będziemy budować właśnie drużynę. Und was glauben Sie, warum ich 5 Spielzeiten bei Pogoń Szczecin gearbeitet habe? Dlaczego też, pan myśli, że ja byłem w stanie przetrzymać 5 sezonów w Pogoni Szczecin? Wir haben uns stetig entwickelt, wir haben uns jedes Jahr verbessert, wir haben riesengroße Transferlöse erzielt. I co rok się polepszyliśmy, byliśmy w stanie też zarobić odnośnie naszych transferów, krok po kroku w każdym roku. Wir haben Spieler entwickelt. Rozwijaliśmy zawodników. Wir haben den Verein auf einen sehr hohen Level gebracht. Postawiliśmy klub na bardzo wysoki poziom. Und die letzten 2 Spielzeiten haben auch 2 Medaillen erspielt. I w ostatnich 2 sezonach także zdobyliśmy medalia. Wenn das alles nicht gewesen wäre und ich würde jetzt hier im perfekten Polnisch sprechen, dann wäre ich wahrscheinlich gar nicht hier. Ja, myślę, że jakbym perfekcyjnie po polsku rozmawiał, to nie był tutaj w Polsce dzisiaj. Iza Koprowiak, przegląd sportowy. Dzień dobry.
Halo. Ja chciałam zapytać o to pierwsze spotkanie, pierwszą rozmowę z dyrektorem Jackiem Zielińskim. Powiedział pan, że wtedy poczuł, że to będzie dobra współpraca, ale się zastanawiam, kiedy ona miała miejsce? Od jakiego czasu pan już wiedział, że będzie trenerem Legii? Od kiedy pan planował, no właśnie, czy prowadząc Pogoń, już pan planował, jak będzie wyglądała kadra, jak będzie wyglądała nowa drużyna w następnym sezonie? Nein, entscheidend war natürlich erstmal, als wir uns ausgetauscht haben, persönlich ausgetauscht haben, zum ersten Mal, dass das Gefühl einfach da war, dass ich mir da vorstellen kann, als Trainer mit einem Sportdirektor zusammenarbeiten, der natürlich eine ganz wichtige Funktion für mich auch hat. I kluczowe było takie, no bym znów powiedział, te pierwsze spotkanie, gdzie naprawdę czułem, że tutaj ja mogłem być ważną osobą w tym klubie i wartościowo wspierać to. Aber wie gesagt, es fanden dann auch einige andere Gespräche statt und in der heutigen Zeit mit den modernen Kommunikationsmitteln ist es ja relativ einfach, sich täglich zu unterhalten, auch wenn man an verschiedenen Orten ist. No i potem też były rozmowy, więcej tych rozmów, które już były tam może przez telefon czy przez różne media, bo w dzisiejszych czasach to jest łatwo zrobić, nie trzeba się na cztery oczy zawsze spotkać, ale było jeszcze więcej tych spotkań, gdzie rozmawialiśmy. So, dass es ein Prozess war, wir haben nichts überstürzt. To był proces i to nic nie było takie chaotyczne, że nagle się zdecydowałem. Wichtig ist, dass wir jetzt hier gemeinsam zusammen sitzen. Myślę, że najważniejsze jest teraz, że teraz i tutaj razem tutaj siedzimy. To ja będę dopytywać, kiedy była ta pierwsza rozmowa? Boah, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Bo już nie mogę sobie to przypomnieć. To jeszcze ostatnie pytanie, powtórzę właściwie pytanie, które zadał Marcin Szymczyk, ponieważ Marcin zapytał o tego jednego piłkarza Pogoni Szczecin, którego gdyby pan mógł, abstrahując od wszystkiego, czy ma kontrakt, czy nie, gdyby pan mógł, to by sprowadził na Łazienkowską, jakby pan mógł podać po prostu na imię i nazwisko. Ich glaube, das brauchen wir jetzt öffentlich nicht zu diskutieren, weil das ist momentan gar kein Thema für uns ist. Myślę, że teraz to publicznie nie musimy rozmawiać, bo to nie jest temat na tu i teraz. Ich habe schon erwähnt, Pogoń hat viele gute Spieler. Wir haben auch viele Spieler auch über die Jahre entwickeln können. Tak jak mówiłem, Pogoń ma dużo naprawdę wspaniałych zawodników i mogłem ich też rozwijać przez te ostatnie lata, które byłem z nimi. Und jetzt gilt mein ganzer Fokus dem Kader, den wir jetzt haben, entsprechend Hilfestellung zu leisten, diese Spieler zu entwickeln, auf ein höheres Niveau zu bringen. I teraz moje pełne skupienie będzie na nowej kadrze i żebym ja wspierał właśnie ten rozwój zawodników tutaj w Legii Warszawa. Oder Spieler, die vielleicht diese Saison unter ihren Möglichkeiten gespielt haben, wieder auf ihr Level zu bringen. Ale także zawodników wspierać, którzy może w tym sezonie tak bardzo nie mogli się pokazać na ich pełny potencjał. Genau, das ist jetzt ein Teil meiner Arbeit und natürlich auch Spieler zu überzeugen, für Legia in Zukunft zu spielen, die uns dann verstärken und uns ja, die notwendige Power geben, um noch besser auf dem Platz dazustehen. No i to też będzie moja rola teraz przekonać wszystkich zawodników, żeby byli częścią Legii Warszawy, którzy są albo którzy dojdą, ale także wspierać ich tak, żeby czuli, że tutaj ze mną będą mogli się rozwijać. Eine Sache wird sicherlich nicht geben, das haben wir auch so besprochen, es wird kein Transfer ohne meine Zustimmung erfolgen. I jedna rzecz jest pewna, że nie będzie transferów bez mojej zgody, tak się dogadaliśmy tutaj wspólnie. Weil ich glaube, in der Vergangenheit wurde hier und da sicherlich auch ein paar Fehler gemacht. Bo ja myślę, że w przyszłości mogły się wydarzyć niektóre błędy w tej kwestii. Und jetzt liegt es an uns, das Maximale mit dem vorhandenen Kader und zusätzlich mit neuen Spielern uns auf ein höheren Level zu bringen. No i teraz zależy od nas, żebyśmy jak najwięcej wycisnęli z drużyny, która jest i też zawodników, którzy dojdą, żeby jak najwięcej wycisnąć potencjał i maksymalnie to wykorzystać. Ich muss auch sagen, dass als Jacek im Ende des Jahres, letzten Jahres das Ruder übernommen hat in einer sehr schwierigen Phase für Legia. I też muszę powiedzieć, kiedy Jacek wziął jako kapitan ten cały klub. Als man ihn die Leitung übergeben hat vom Präsidenten und vom Vorstand aus. I kiedy dostał Jacek odpowiedzialność na prowadzenie tego klubu. War das alles andere als eine einfache Aufgabe. I myślę, że to była naprawdę niełatwa sytuacja dla niego, żeby tak wziąć cały klub na siebie. Und ich finde, das hast du hervorragend umgesetzt und hinbekommen. I myślę, że to wspaniale zrobiłeś.
Auch dank dir hatte sicherlich auch der Trainer entsprechende Unterstützung gehabt und erfahren. I też dzięki tobie naprawdę trener i trenerzy tutaj czują i czuli, że będą mieli wsparcie przez ciebie. Und am Ende, auch wenn es ein bisschen gewackelt hat, habt ihr dann die Klasse gehalten. Das ist, das gilt diese Arbeit und dieser Respekt auch dir gegenüber. I też wielki szacunek za to, że odbudowaliśmy się, odbudowaliście się i utrzymaliście ligę i też na pewno duży wyczynek to jest twój, że to tak się udało. Ich denke, das war eine sehr gute Entscheidung von Vereinsseite aus. I myślę, że to była naprawdę wspaniała decyzja z całego klubu. Und ich glaube, die Entscheidung, mich als Trainer zu verpflichten, ist auch eine sehr gute Entscheidung. Ja też myślę, że decyzja, że ja jestem trenerem, jest naprawdę dobra decyzja tego klubu. Und Sie müssen mich dann irgendwann mal bewerten. I kiedyś pani będzie musiała mnie ocenić. Dziękujemy. Dziękujemy.